Szkoła Podstawowa 24, Straż, Szkoła i Hala Humaru i enklawy terenów zielonych na obrzeżach osiedla. Na tym nie pokazujemy terenów zielonych wokół zabudowy mieszkaniowej. Nowa trasa, droga zbiorcza przebiegająca poniżej ulicy Podgórnej, tak jak powiedziałam, w parametrach jednej jezdni o szerokości 20 metrów ze ścieżką rowerową i chodnikiem. W takiej formie plan był wyłożony do publicznego oglądu. Pamiętacie Państwo, rok 2010 spotkał się z silnym protestem społecznym. Złożono wtedy parę dziesiąt uwag na ten plan. No, zaobserwowaliśmy całkowity brak akceptacji do zaproponowanych rozwiązań. Zresztą nie po raz pierwszy, bo znamy sytuację od wielu lat. Zaczęliśmy szukać nowych rozwiązań. Po prostu wiedzieliśmy, że nie przebrniemy z takimi rozwiązaniami wobec braku akceptacji społecznej i również kosztach finansowych wyburzeń budynków prywatnych, skutków ekonomicznych, jakie spoczną na gminie. W roku 2011 zlecono kolejne analizy komunikacyjne. Założeniem do tych analiz były rozmowy przeprowadzone przez firmę Kontrakt, która została wynajęta w celu wykonania tego opracowania. Rozmowy toczyły się nie tylko wśród mieszkańców osiedla, ale też wewnątrz pracowni, międzywydziałowo.